jest 11 festiwal fryzjersko-kosmetyczny Hair Fair and Beauty Fair. Serdecznie. Telewizja fryzjerska Modne Włosy jest dzisiaj w Sosnowcu na 11. Śląskim Festiwalu Fryzjerskim i Kosmetycznym. Jest z nami pani Aleksandra Piasecka, prezes zarządu firmy VATS, organizator Festiwalu Fryzjerskiego. Pani Aleksandro, dlaczego zostało zmienione miejsce Festiwalu Fryzjerskiego? Czy jako organizatorom dało to państwu jakieś większe możliwości? Tak, oczywiście. Impreza tak się rozwijała, że po prostu spodek, fajny obiekt, natomiast stał się już dla nas za ciasny. I podążając za rozwojem imprezy, postanowiliśmy tą imprezę przenieść do bardziej profesjonalnego obiektu. I stąd jesteśmy tutaj w Silesii Expo. I wydaje mi się, że z rozmów z wystawcami i z fryzjerami wynika, że był to dobry wybór. A czy zgłosiło się w tym roku rzeczywiście więcej wystawców? Jest ilość wystawców, z tego co ja kojarzę, jest bardzo porównywalna, jednakże stoiska są większe, z większym rozmachem, bo ten obiekt daje nam taką możliwość i wystawcy z tego skorzystali. Jest to pierwszy dzień festiwalu fryzjerskiego. Co już mogli zobaczyć zwiedzający, a co jeszcze ich czeka? Kończy się konkurs o Puchar Śląska w eliminacjach damskich. Czekają jeszcze konkurs fryzjerski, jeśli chodzi o konkurencje męskie. Zakończyły się barwne make-up show, mistrzostwa makijażu ekstrawaganckim, biel i czerń, co na pewno państwo mogli okazję zobaczyć. Zakończyły się w tej chwili seminaria, jeśli chodzi o kongres kosmetyczny. Pierwsza część pierwszego dnia, natomiast jutro jest dalszy ciąg kongresu, są warsztaty, no i oczywiście cały dzień będzie żyła scena. I jeden dzień, i drugi. Czy w tym roku zmieniło się coś w konkursie o Puchar Śląska? Tak, jest jedna zmiana, innowacja. Jeśli chodzi o werdykt jury, jest on ogłaszany zaraz po ocenie sędziowskiej, także uczestnicy i oglądający konkurs mogą poznać werdykt jury od razu. No tak, mniejszy stres dla uczestników. Chyba tak. I z drugiej strony jest to faktycznie, mogą się porównać w stosunku, jak wyglądali w stosunku do najlepszych, na przykład jeśli te oceny są jednak gorsze. Czy za rok też spotkamy się tutaj w hali Expo Silesia w Sosnowcu? Tak, oczywiście będziemy tutaj w listopadzie. Na pewno będziemy zapraszać wszystkich do uczestnictwa. To może nawet już zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Dziękuję serdecznie. Życzę udanej imprezy wszystkim. Dziękujemy.